Cześć, witam Was bardzo serdecznie w Lublieńcach czerwca. To był taki fajny miesiąc, dlatego że udało nam się pojechać nad morze, udało nam się trochę poopalać, poleżeć na plaży. Pogoda w ogóle była bardzo ładna. Ten czerwiec to był taki letni miesiąc, także mam nadzieję, że będzie już tylko lepiej. I pokażę Wam, co mi się sprawdziło w tym miesiącu. Widzę, że nie będzie pielęgnacji. Jedyna rzecz z pielęgnacji w zasadzie to olejek do włosów. To jest olejek z Pantene, Argan Oil. I ja wiem, że ten olejek w składzie ma alkohol i ja wiem, że niektórych może przesuszać, niektórzy powiedzą, że w ogóle jest beznadziejny i w ogóle, ale u mnie się sprawdza. Nie wiem dlaczego, ale u mnie tych włosów nie przesusza, nic z nimi nie robi, do tego przepięknie pachnie i to mi sprawia wielką radość, kiedy mogę go używać. Co prawda ja go też nie używam regularnie. Na początku stosowałam go codziennie, ostatnio to jest tak co któryś dzień powiedzmy, ale i tak się sprawdza i no, u mnie jest okej. U mnie właśnie nie ma żadnych efektów ubocznych, do tego te włosy są takie fajne, miękkie, te końcówki są takie nie szorstkie, nie postrzępione w ogóle. No naprawdę u mnie się sprawdza, tak, że te włosy są takie ładne, leiste, takie nieobciążone w ogóle się nie lepi. Także mój ulubieniec w tym miesiącu, zobaczymy jak będzie dalej. Kolejna rzecz powiedzmy z pielęgnacji to będzie taki duet. To będzie mój żel pod prysznic z Bath & Body Works z tej serii limitowanej Sky i to jest Violet Lily. I to jest produkt, który umilił mi bardzo właśnie nasz wyjazd nad morze, dlatego że uwielbiałam, jak zaczęłam go używać, to stwierdziłam, że muszę też potem kupić mgiełkę. Jak przyjechałam, to się okazało, że są wyprzedaże i kupiłam też mgiełkę. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to te promocje jeszcze są. Także mam nadzieję, że jeszcze uda Wam się je może chociaż powąchać. Z tej serii jeszcze jest taki ładny zapach magnolia chyba, czy coś takiego. No ale już stwierdziłam, że bez przesady nie mogę mieć tyle mgiełek. W każdym razie ten duet jest idealny, przepięknie pachnie. To jest taki letni, świeży zapach, nieprzytłaczający w ogóle. No, bardzo mi się podoba. I tak jak mówię, od tego, że już się zaczęło, w ogóle jest mega wydajny. Ja myślałam, że takie opakowanie wystarczy mi na tydzień albo i nawet braknie. Okazało się, że po prostu przez 2 tygodnie chyba zużyłam go tyle, także jest mega wydajny, do tego przepięknie pachnie. Ten zapach trochę się utrzymuje w łazience, potem bardzo ładnie pachnie, także mój duet na to lato. I jeszcze z takich rzeczy na lato. Mam tutaj taki pilnik z Shola. Ja go kupiłam przy jakichś zakupach w Superfarmie za jakieś chyba 10 zł, można było powyżej tam jakieś kwoty go kupić. Tak naprawdę nie chciałam pilnika, ale stwierdziłam, że właśnie ja mam taki problem, że te stopy mam ciągle suche, nieważne czy ja stosuję krem czy nie i one no, nie są takie jakbym chciała, mam wrażenie i używam Pumexu, ale odkąd mam ten pilnik, to powiem Wam, że on się sprawdza o wiele lepiej. To jest taki pilnik, który wygląda tak, on z jednej strony ma taką bardziej szorstką tą warstwę, z drugiej strony trochę mniej, taką, żeby właśnie już wygładzić powiedzmy pięty czy tam stopy. I powiem szczerze, że to jest chyba najlepszy peeling, jaki kiedykolwiek miałam do stóp, bo on się naprawdę sprawdza. Używam go na sucho, sprawia, że te stopy są naprawdę gładkie, że nie ma, nie wiem, żadnych suchych skórek, że są miękkie i ta właśnie taka, nie wiem, twarda warstwa powiedzmy znika i te stopy naprawdę są mięciutkie i fajne, także bardzo mi się podoba. Jestem zaskoczona, dlatego że mówię, nie spodziewałam się, że będzie taki fajny, a sprawdził się i ja polecam. No jeżeli ktoś ma jakiś problem i używa, ja zawsze używałam Pumexów i one tak, powiem szczerze, w porównaniu do tego, no to jest o wiele lepsze. Pumexów już teraz nie polecam i pewnie jeżeli, nie wiem, zobaczę jak on się szybko zużywa i na ile mi wystarczy, ale myślę, że będę do niego wracać, bo jest naprawdę rewelacyjny. I teraz już przechodzimy do makijażu. Powiem Wam, że coś się zmieniło. Coś się zmieniło w mojej skórze, dlatego że zaczęłam używać innych produktów i pewnie to przez to lato, pewnie przez to, że jest piękna pogoda, jest ciepło i nie chcę już używać takich ciężkich podkładów. Co prawda, w tygodniu do pracy muszę takie podkłady raczej używać, bo one najlepiej się sprawdzają właśnie w pomieszczeniu klimatyzowanym, ale kiedy mam wolny dzień, kiedy jest weekend albo kiedy chcę, żeby ta skóra odpoczęła i chcę, żeby właśnie ten makijaż był taki lekki, wróciłam do mojego podkładu z Bourjois, który tak nie do końca lubiłam. Po pierwsze ten kolor był trochę za ciemny, więc jak się opaliłam jest rewelacyjny. A po drugie zauważyłam, że on utrzymuje się cały dzień, pięknie wygląda, nie przesusza skóry, nie przeciąża jej. On naprawdę daje taki fajny efekt, bo ta skóra i oddycha, i jej nie zapycha, nic się nie dzieje. Właśnie tak jak mówię, utrzymuje się cały dzień, wygląda bardzo ładnie, możemy go tylko przypudrować ewentualnie i jest fajnie, także jestem z niego bardzo zadowolona i coś, co najbardziej mi się podoba, to właśnie ten efekt na lato, który jest taki, że ten podkład jest naprawdę lekki i on naprawdę fajnie się zachowuje w ciągu dnia, nie wiem, nie wyciera się, nie ciemnieje, no nic się z nim nie dzieje tak naprawdę i jestem bardzo zadowolona, dlatego że no, wróciłam do niego, nie spodziewałam się, że tak go polubię, bo tak trochę nie do końca mi podszedł na początku, a okazuje się, że naprawdę jest bardzo fajnym podkładem, także używam go teraz tak naprawdę cały czas, najbardziej mi się podoba ten efekt i jest rewelacyjny. I do kompletu też. Kiedyś kupiłam taki korektor właśnie też Healthy Mix z Bourjois
i on jest w kolorze też 52. Ja go kiedyś kupiłam, nie spodobało mi się za bardzo i oddałam go mamie, a ostatnio jak byłam, stwierdziłam, że chyba go zacznę znowu używać, zobaczę jaki on jest. I jak go zaczęłam używać, tak używam go teraz codziennie. Przerzuciłam się i na lżejszy podkład i mam wrażenie, że chętniej używam też takich lżejszych korektorów, dlatego że ten korektor też się utrzymuje cały dzień. On przepięknie rozświetla, bardzo ładnie wygląda. Ten kolor myślę, że też był trochę za ciemny dla mnie zimą, dlatego pewnie go nie używałam, ale teraz sprawdza się rewelacyjnie. Do tego on tak ładnie rozświetla okolice pod oczami. On może nie kryje tak bardzo jak, nie wiem, jak podkład z Make Up For Ever, jak korektor z Make Up For Ever, albo jak nie utrzymuje się tak długo jak MAC na przykład Pro Longwear. Ale mimo to ten korektor utrzymuje się cały dzień, bardzo ładnie wygląda, bardzo ładnie rozświetla, a przede wszystkim nie przesusza tej okolicy pod oczami. Także ja ten korektor polecam. U mnie sprawdza się w takim okresie letnim bardzo dobrze. Utrzymuje się cały dzień, bardzo ładnie wygląda, rozświetla, utrwalam go tylko pudrem i utrzymuje się cały dzień. Przepiękny wygląd, naprawdę jestem bardzo zadowolona i cieszę się, że do niego wróciłam, bo naprawdę bardzo ładnie wygląda. Nie mogłabym też nie wspomnieć o moim pudrze z MAC-a Mineralizing Skin Finish. Nie mogłabym. Nie mogłabym dlatego, że to jest najlepszy puder chyba, jaki kiedykolwiek miałam. Troszkę się pyli, ale wygląda przepięknie. Używam go codziennie albo kilka razy dziennie, kiedy chce mi się poprawić ten makijaż. I to jest puder, który on daje jakby lekkie krycie. Jeżeli na przykład wytrzymam się miejscami podkład, to możemy sobie dodać nim, wyrównać powiedzmy kolory skóry, że nie widać tego, że podkład jest w jakimś tam miejscu wytarty. Ale oprócz tego on daje taki piękny satynowy efekt. Kiedy nawet używam podkładu, który bardzo ładnie wygląda, ta skóra jest rozświetlona. Kiedy nakłada się ten puder, ta skóra jest taka wygładzona. Ona wygląda naprawdę pięknie, ta twarz jest taka, no taka wygładzona. Bardzo, bardzo mi się podoba, jest taka satynowa. U mnie sprawdza się rewelacyjnie, nie wiem, nie waży się, nic się nie dzieje, nie przetłuszcza skóry dodatkowo. Może nie za bardzo też jakby utrwala makijaż, ale przez to, że to jest podkład mineralny, to myślę, że sprawdza się właśnie do skóry mieszanej, dlatego że ten makijaż wygląda naprawdę przez bardzo długi czas bardzo dobrze. Także myślę, że to jest też zasługa tego pudru. Także ja naprawdę polecam ten puder. Jeżeli macie tylko okazję, to wypróbujcie go, bo jest rewelacyjny, jest mega wydajny, go używam codziennie, a tak jak widzicie, no, zużycie jest niewielkie. Uwielbiam, no i nie mogłabym o nim po prostu nie wspomnieć. Kolejną rzeczą z MAC-a to będzie moja pomadka. Pomadka z serii Luster Feed the Senses. I to jest pomadka, którą teraz też mam na ustach. Ja już wam ją kiedyś pokazywałam. To jest taki nude i ona jest niestety z kolekcji limitowanej, więc już jej na pewno nie ma. Ale to jest idealny nude dla mnie, dlatego że on tutaj może wpada troszkę w taki fioletowy, trochę w jakiś taki szary, ale on przepięknie wygląda na ustach. On moje usta rozjaśnia do takiego koloru właśnie, jaki ja zawsze chciałam, żeby te usta były powiedzmy bledsze, ale takie ładne, naturalne i nie zlewały się na pewno z twarzą, więc mi się bardzo podoba. Ja bardzo lubię ten efekt i to jest moja ulubiona pomadka. Niestety, tak jak mówię, z kolekcji limitowanej, więc nie wiem, czy ona jeszcze kiedyś będzie, ale jest rewelacyjna. I ostatnie dwie rzeczy, nie wiem w zasadzie, czy wam mówiłam o nich w ulubieńcach, ale też pewnie nie mogłabym nie wspomnieć, dlatego że używam ich codziennie. I to są pędzle z Real Techniques, pędzle od Agnieszki z Irlandii, które do mnie przyjechały. I to jest pędzel Setting Brush, którym ja utrwalam tak naprawdę korektor pod oczami. Ja używam właśnie tego pudru i tego pędzelka i utrwalam właśnie korektor pod oczami. Ten pędzelek jest taki fajny, mały, mięciutki, także bardzo ładnie dociera tutaj do tych okolic, nie ma żadnego problemu. Uwielbiam go i o wiele lepiej mi się sprawdza niż na przykład takim dużym pędzlem pudrowanie całej twarzy. A to jest pędzelek Blush Brush, to jest pędzelek do różu. Ja go używam do bronzera, dlatego że on cały czas ma taki szpiczasty kształt, tak jak widzicie. I sprawdza się właśnie u mnie do bronzera, dlatego że jest taki precyzyjny, bardzo ładnie rozciera makijaż, nie trzeba naprawdę dużo czasu spędzić nad tym bronzerem, bo on super rozciera bronzer, nie robi żadnych plam. W ogóle no, sprawdza się, jest tak mięciutki, że bardzo mi się dobrze go używa i już zrezygnowałam w ogóle z mojego pędzelka z Sephory, bo on nie jest taki fajny jak ten. Ten naprawdę jest super i w ogóle pędzelki z Real Techniques są fajne i na pewno jeżeli macie, to wiecie, bo są rewelacyjne, są mięciutkie, nic się z nimi nie dzieje, nie gubią włosia, no ja polecam, naprawdę bardzo fajne. Także to było już wszystko. Mam nadzieję, że wam się filmik podobał. Dajcie znać może, jacy byli wasi ulubieńcy. I ja się z wami już żegnam i zapraszam was do kolejnych filmów. Pa!